Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku z eFootball. Ostatnio aktualizacja dla mnie to jest ostatnio, była jakaś chyba 2 tygodnie temu. Więc od tamtego momentu nie patrzyłem jeszcze, co tu się dzieje. Dzisiaj legendy Barcelony, więc mamy znowu trochę do nadrobienia, jakieś rzeczy w inboxie i tak dalej, i tak dalej. Ale na wstępie. Słuchajcie, w weekend są kolejne turnieje z eFootball organizowane przez Narodową Drużynę Esportów, czyli w tym przeze mnie, bo ja dla nich te turnieje robię. I w sobotę oraz w niedzielę są osobne turnieje, o czym sobie zaraz powiem, bo to też pierwsza rzecz. Z czego to się wzięło? Ponieważ w zawodach, które swoją drogą odbędą się na IEM-ie w Katowicach, z tego przynajmniej co przeczytałem właśnie u nas w Polsce, więc też fajnie, można sobie zagrać na takich zawodach, być na IEM-ie jako gracz, a nie jako widz. Odbędą się zawody z eFootball i tam zagra Narodowa Drużyna Esportowa, nasz zwycięzca i tym samym zawodnik później tej Narodowej Drużyny. Natomiast dlaczego? Ponieważ Zico, który ostatnio jakby eliminację wygrał, w tym terminie po prostu nie może być w Polsce, więc też dlatego robimy kwalifikacje jeszcze jakby dokładnie pod te zawody. I ciekawostka, pierwszy turniej i pierwsza taka eliminacje tylko dla kobiet. I to jest sobotni turniej. Macie, zostawiam wam linki wszystkie w komentarzu, zobaczcie też sobie na Facebooku, co wrzuciłem. Koniecznie zarejestrujcie się na Discorda, to jest obowiązkowe, żeby znowu nie było jakiejś sytuacji, że ktoś będzie obrażony, że go dyskwalifikowałem, bo miałem zero odzewu, bo ktoś nie dołączył na Discord. No sorry. To nie jest jakoś bardzo skomplikowane, wystarczy po prostu wejść przez linki, być na tym Discordzie podczas zawodów. Sobota wieczór, tylko dla kobiet, będzie weryfikacja przez kamerkę, niech ktoś sobie nie myśli, że będzie cwaniakował i zagra na jakimś krzywym niku. Wiecie, że jestem uczulony na fake konta, więc u mnie to nie przejdzie, a przynajmniej będę robił wszystko, żeby to nie przeszło. Natomiast jak macie na przykład dziewczyny, partnerki, które kiedyś coś chciały spróbować, albo w ogóle macie koleżanki, albo któraś dziewczyna właśnie ogląda ten film, zapraszam, żeby sobie wziąć udział, no bo taką przedstawicielkę musimy wyłonić. Natomiast w niedzielę jest open, mogą grać wszyscy, więc tutaj spodziewałem się trochę większej ilości osób. No i tytułem wstępu właśnie takie ogłoszenie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Gramy na podobnych zasadach co ostatnio, czyli na wyrównanych, na zbalansowanych overallach w friendly match. Dobrze, przejdźmy do tego, co mamy tutaj. Tu jakieś newsy. Czwarta kwalifikacja pierwszej rundy, dobra, to mnie w ogóle nie obchodzi. Tu mamy jakieś gifty, jakiegoś Neymara, pieniądz. Dobrze, zagramy sobie klasycznie jeden meczyk. O, no widzicie, no właśnie, to właśnie tyle mi nie było. Tu coś mi się wyświetla. Co chodzi? O nie, czy mi się kontrakty pokończyły? Czekaj. Dobra, no to jest najważniejsze, mamy zrobione. Teraz zobaczmy sobie pakencję. Co oni mi tu wrzucili? Special list player. Ja chyba nie mam żadnych końców nawet. To chyba nawet nie będę robił podejścia tutaj. Hashtag nikogo. Neymar 98, potężna legenda Barcelony. Dobra. Tu mamy jakichś zawodników i zaraz sobie ich otworzymy. Tych, co mogę otworzyć, to otworzę. Ale nie ma tego dużo, no to sobie zacznijmy od tego. Czemu nie? Jak zaraz ktoś przyjdzie i się będzie mnie pytał, o, wielki powrót do eFootball. Czekajcie, to od razu mówię, że no nie wiem, raczej to będzie znowu na zasadzie takiej, że sobie zaglądam, chyba że mi się spodoba. Ja tylko sobie troszkę, wydaje mi się, że trochę za dużą kamerę miałem. I no masz, tak to się dzieje, jak się to robi podczas odcinka, ale o. Teraz chyba będzie lepiej trochę chyba za duży byłem. Zobaczymy później. Co to jest? Ibanez. No. Okej, okay, dobra, to tak właśnie, taka to paczka. A tutaj mamy Salvio. Chyba tylko Salvio i tego Sosa też kojarzę, chyba tylko Salvio znam. No nic, zobaczmy.
Nie wiedziałem, że się da trafić dwie gwiazdki. O panie. Dobrze. Kału nie ma. No to co? To już chyba wszystko. Paczki niedostępne. Tu mamy jeszcze standard ticket player ticket. Ja nie mam czegoś takiego. Ja myślałem, że trochę... No tak, ale przecież ja dostałem jeszcze jakichś zawodników za darmo. Pieniędzy też już nie mam. Messi 86. Się coś z overallami pozmieniało, a Mbappé ile ma teraz? Też mu chyba zmniejszyli o jeden, nie? Ciekawe. No dobrze, na szczęście mimo tego, że mam mało kontraktów, to ilość zawodników memów jest na tyle duża u mnie w zespole, więc że udało się jakoś uzupełnić straty, to znaczy wszedł Milik, wszedł Hazard, nie Troll, tylko Eden właśnie za Dzbanele, wszedł Tanganga, Kyle Walker wszedł na ławkę, mamy Krychowiaka też, więc jest kim grać i ten Neymar, który wszedł za mojego poprzedniego Neymara. No jakoś żeśmy tutaj, jeszcze mam Giroud na ławce, na rezerwach całkiem jakby trzeba było, więc jakoś żeśmy to nadrobili i teraz sobie idziemy tutaj zobaczyć. Tu jest jakaś specjalna kampania. No i tak oto jesteśmy w 9 dywizji. O, patrzcie, tu się jakieś pojawiły napisy, co oznacza, no niesamowite. Nareszcie napisali po angielsku, wykorzystali jakieś to menu do tego, żeby wytłumaczyć, co znaczą jakie rzeczy. To całkiem fajne jest. No i git, to prawie jak w tym. Prawie jak w Empire Total War, jak się tam wyświetlały takie, wiecie, historyczne ciekawostki. Dobra, poczekajmy na jakichś przeciwnika. No dobrze, Collective Sin 2300, czyli ktoś jeszcze, kto ma słabszy skład od mojego mem teamu. Ciekawe, to pewnie jakiś, no, ciężko, żeby nie był początkujący jakiś w tej dywizji, co ja, chociaż ja na przykład początkującym tak do końca nie jestem, ale ma Ronaldo. Ja też mam Ronaldo i zobaczmy, no De Jong i Antony. Co wy robicie? Dobra, zróbmy sobie na dwóch SS-ów, albo po prostu zrobimy to w ten sposób i bo on może... Dobrze, zaraz tu zrobimy tak jak trzeba. Phil Jones w formie, no to wiadomo. No, i spoko. Teraz zobaczmy sobie, co u niego słychać. No właśnie. Tak myślałem, więc nawet tu specjalnie nic nie ustawiam. Grajmy normalnie i zobaczmy. Puchacz 999. Lecimy z tym koksem. I to... Janek. Co jest, kurde? To... Ja pierwszy raz w to gram od chyba znowu miesiąca albo dwóch. Patrzcie, co tu chłop robi. No wiadomo, że gram też z jakimś początkującym, ale... No, akcja Neymarem dobrze weszła. I Luke Dejo... No, to było easy jakby. Od razu chciałem zrobić... Od razu spodziewałem się, że on wyjdzie. Że to będzie łatwy lobik. Jednak De Jong w formie, no to raczej będzie wykorzystywał wszystko, myślę. Jeden słupek był, ale myślę, że jednorazowy błąd. Dawaj, panie Cristiano. Ja piłkę przestałem oglądać. Ostatnie 2-3 miesiące obejrzałem może jeden albo dwa mecze. Ostatni to był połowa meczu Manchesteru City z Arsenalem, no ale tam wynik został szybko w miarę ustawiony. Więc głównie oglądam NBA. I powiem wam, że to razy więcej emocji, jakby akcja na akcję, coś się dzieje, coś się może wydarzyć. Każdemu zależy, bo playoffy, bo coś tam. Nieporównywalny poziom tego, co się dzieje w stosunku do tego, jak oglądam piłkę, a jeszcze Ligę Angielską, czy tam jakiś lepszy mecz sobie odpalę, ale jak mam taką Barcelonę, na przykład sobie czasem włączę, żeby zobaczyć, jakim tam idzie to ludzie, to naprawdę zasypiam, szkoda czasu totalnie. Karius w formie, wjeżdżamy, Milik w formie. No dobrze. Mandragora musi wejść. No to zróbmy może tak, że... Zróbmy tak. O właśnie. No i to samo co wcześniej. Cyk.
Aha, jeszcze tylko zobaczę sobie, co tam u przeciwnika. No to jest już troszkę lepszy skład, aczkolwiek też widać, że gościu zaczyna, no tylko ma chyba większe pojęcie, bo przynajmniej sobie wymaksował tych lepszych zawodników. Środek pola ma słaby, Bonucci na obronie, ta prawa strona, no to ja tam mam Antonego, to będzie go bolało, myślę. No dobrze. Chciałoby się obok Krychowiaka zagrać. Jest szans. Dobra, strzelmy jakoś bramkę, bo ja tu się wygłupiam. Wygłupiam się, a tu bramkę trzeba strzelić. Milik? No i proste. Widzicie, że jest szansa? Czekajcie. On ma małe podkręcenie, Maguire, więc spróbujemy uderzyć to w ten sposób. O Jezu. Małe podkręcenie, ale myślałem, że jednak, że jednak trochę lepsze. Dobra, przeciwnik tutaj Walkovera zrobił. Milik trafił do pustej. No, ale myślałem, że ten Maguire, wiecie, że ta piłka chociaż ciutkę zakręci, a nie poleci prosto w bramkarza. No cóż, to przynajmniej będę wiedział, jakbym chciał. Bo wysokość była idealna. Tylko, że nie wiedziałem, że mam strzelić po prostu w okno. Gdzie człowiek uczy? Dawaj go, Maguire, tu. Tak jest. Co, frajerze, bramkę ci strzelają w 9. dywizji, a ty byś chciał wygrać jakiś turniej? Bez ciebie byłoby złoto, no i wszystko w temacie. Kurczę. Niedobrze, niedobrze. Patrzcie, jaki mecz się zrobił. To trzeba uważać, bo mnie przeciwnik z 9. dywizji tu zaraz dopadnie. I skończy. Dobra, trzeba strzelić bramkę i skończyć ten mecz. Robimy to teraz. Uwaga, patrzcie teraz, będzie bramka. Tyk. Tyk. No i po meczu. No dobrze, no to co mogę powiedzieć na temat gameplayu znowu po takiej jakiejś przerwie, kiedy wracam. Wydaje mi się, że troszkę bardziej winni są zawodnicy. Łatwiej się nimi obrócić i z mniej przypadków. Może to wynikało z tego, że grałem też ze słabszymi przeciwnikami, oczywiście teraz, ale jest o wiele mniej przypadków takiego totalnego chaosu w środku boiska. Coś, co ostatnio pamiętam, jak grałem, wyłączyłem to, w cholerę usunąłem, pamiętacie? To było chyba ostatnio. To właśnie przez to, że się po prostu działy jakieś takie rzeczy od czapy, że byłem w szoku. Tu czegoś takiego nie doświadczyłem i to jest na plus. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dzieją się tu jakieś rzeczy, jakiś maj się dzieje. Możecie mi napisać, jak z tymi kontraktami sprawa wygląda, bo to jest też ciekawe, uważam. I jakie są wasze wrażenia? Natomiast ja się zgadzam chyba z tym, że jest troszkę bardziej na plus. Nie zauważyłem rzeczy po prostu, które byłyby na minus, a te dwie są, uważam, na plus. To znaczy, że zawodnicy są troszkę zwinniejsi, mniej chaosu na boisku. To jest moje takie wrażenia. Od razu odpowiem na pytanie, to co, sesja live? Będzie z tym ciężko, ponieważ ja cały sprzęt mam teraz w Warszawie, a tutaj nie mam internetu po kablu, bo wymaga to pewnych przemeblowań, na które muszę mieć też pozwolenie od właścicielki i wymagają one technicznego zrealizowania, więc nie wiem, kiedy będzie taka opcja, ale odcinki jeszcze jakoś mogę nagrywać, na Wi-Fi jakoś mogę grać. Ostatnio Food Champions 20.0 wbite też odcinek nagram, tylko jak się zabierałem za nagrywanie, to oczywiście padły serwery, dlatego najpierw zrobiłem teraz eFootball. Więc da się grać, tylko czasami po prostu są zwiechy. Ale na transmisję jest to, oczywiście Wi-Fi nie przejdzie, więc na razie transmisje odpadają, zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Tyle, trzymajcie się. Hey.